Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Settlersów. Proszę Państwa, działamy tutaj z naszą rozgrywką w oazie i mieliśmy zabrać naszych inżynierów. Dlaczego tylko jeden jest? Halo, halo, Mieciu, gdzie ty się żeś podział? Jest jeden, no dobra. A tu gdzieś drugi stoi. A, jest! What's up? Tylko czemu tu? Dobra, i tutaj gdzieś powinniśmy mieć również... Recruitment complete. Myślałem, że więcej trochę inżynierów będziemy... A nie, mamy! Czekajcie. A nie, nie mamy jednak. Tutaj ktoś stoi. A ja, czyli jednak mamy. Dobrze. No to chodź to. I'm on my way. Synki. A to żołnierz mi się zaznaczył, cholera. Nie chcę żołnierza. Recruitment complete. No dobra, chwileczkę, momencik. Niech oni przejdą. Enemy reinforcements arrived. Our homes are under siege. Nic się nie dzieje. Na spokojnie. A właściwie to... Podeślijmy ich już może tutaj docelowo do tej oazy. Musimy, słuchajcie, pomyśleć, gdzie postawić magazyn. Musimy pomyśleć, gdzie postawić magazyn, bo to jest dosyć kluczowa sprawa. Natomiast wojskiem proponuję zbadać tutaj teren. Bardzo ładny zresztą teren. Co byśmy tutaj mieli, bo tu widzę, że gdzieś jest las odrastający, ale... A, uno momento, por favor. Przecież my nie możemy tego w ten sposób zrobić. Zapomniało mi się. Tutaj leci jeden, okej. Ale to moment. Cofnij się, jednak się cofnij, bo przecież zapomnieliśmy o tym, że przecież my musimy teren przejąć, tak? No my nie możemy sobie o tako wybudować. A czemu oni dopiero tu się... Ależ oni tyłek zawracają. Musimy ten teren przejąć. I dopiero będziemy mogli cokolwiek tutaj robić, a nie o tako. Więc poczekam na resztę grubasków, to już sobie tam ogarną. Natomiast my patrzymy, co my tutaj możemy zrobić, bo jakoś trzeba to zaplanować, drodzy Państwo. Ryby tutaj odnawiające się, więc tu będzie można prawdopodobnie rybaków postawić, nie ma problemu. Ja jeszcze szukam wroga, bo nie wierzę w to, że nie ma już żadnych tutaj placówek, tak, wrogich. Więc wykorzystam wojsko, które mam, 41 strzelców mamy tutaj akurat w tej jednostce. Więc elegancko. I możemy... O, tutaj myśliweczka będzie można postawić. Bardzo ładnie. To akurat mięso będzie. Ale obawiam się tych ataków, więc chcę odkryć teren. To chyba naturalne. O, tutaj też myśliweczek może stanąć. Bo słuchajcie, oni skądś przychodzą. To nie jest możliwe, żeby oni się tako respili, tylko oni po prostu wychodzą skądś, więc gdzieś ta placówka ich musi się znajdować. Tutaj widzę, że ten teren jest w miarę bezpieczny. Okej, okay. Tutaj można by myśliweczka też machnąć. Our troops feel refreshed. No, słyszę właśnie. Moving out. Skierujmy ich może w tę stronę. O! Czyli nie ma tutaj praktycznie wroga. To jakim cudem, proszę Państwa, oni tutaj wpadają? O, to jest pytanie. Ciekawa sprawa. Teraz to już mi dali do myślenia. No nic. Trzeba działać. Dobra, to plan jest taki. My przejmujemy, bo to już grubaski prawdopodobnie dobiegły. O, dobiegają. Okej. Okay. To ten oddział, niech mi tu już przejmuje, słuchajcie, teren. Ponieważ my będziemy potrzebowali postawić magazyn.
O, ci tutaj. A gdzie jest kolejna jednostka grubasków? Kolejny. O. A, tu są. A wy przejmujcie teren po tej stronie. Proszę uprzejmie. No dobra. Jak nie ma... Jak nie ma wroga tu... To mnie to nawet pasuje. Jeszcze tak patrzę. Oglądam, patrzę, jak tutaj zrobić to tak, żeby było dobrze. Czy z drugiej strony, czy ja potrzebuję tutaj aż tak bardzo się... wysilać do tego, żeby to wszystko tak robić, jak... No nie wiem. Postawimy rybaków, postawimy furażera, bo mamy prawdopodobnie tutaj... A nie, to kwiatki jakieś są, to nie jagódki. No i jeszcze to mięso nieszczęsne. Proponuję, żeby nasi żołnierze gdzieś na razie się ewakuowali. Więc niech oni sobie gdzieś tutaj stacjonują. Jak będzie potrzeba, to zareagujemy. Natomiast tutaj możemy już przeprowadzać rekrutację wojowników kolejnych. Chciałbym również zobaczyć, jak wygląda sytuacja z wojskiem. No, jeden strzelec z 39 wojowników, no to nie jest zbyt dobre, że tylko jeden strzelec. No ale na razie tak musi być. To magazyn postawimy gdzieś tutaj, bo możemy postawić tu chatkę myśliwego, gdzieś furażera, rybaka może się uda też. Zobaczmy w ogóle z tym rybakiem. O, no można. Można. Na spokojnie. I będą sobie rybki łowić. Tylko, że my mamy dostarczyć żarcie... gdzie mamy? Tutaj mamy dostarczyć żarcie. No to ten magazyn tam to trochę dla odmiany za daleko jest. Nie ma gdzieś tu zwierzyny? Nie do końca pasuje mi, słuchajcie, ganianie daleko z magazynu. Ale z drugiej strony... Ohohoho, tu się coś dzieje. No, jak to będzie wyglądało? Dobra, dadzą radę. Chyba, nie, bo tam czarownik jest. Może rozwalić zaraz pułapkę, tą przynętę. Trzeba gościa skasować. On ma takie, kurde, normalnie potężne te swoje ataki. Niestety. Okej. Chyba nawet nie straciliśmy żadnego żołnierza. Ale, no, było blisko. Przynęta dostała ostre wciry. Jak wygląda tu situation? No dobrze. Ci już skończyli. Dobra, tamto akurat nie ma problemu. Okej. Postanowione, słuchajcie, bo nie ma co zwlekać. Tutaj magazyn staje. Natomiast chłopaków bym też... Aha, ci jeszcze się tu budują, tak? Dobra, gruby. Bo ja potrzebuję jeszcze terenu. O. No i musimy czekać w obecnej chwili na dostawę materiałów. My możemy w tym czasie drogę tutaj machnąć. Dobra. Tak na dobrą sprawę, to powiem szczerze, że chłopaki mogliby tę drogę już zacząć budować. Tak szczerze powiedziawszy, nie? Bo i tak nie mają co robić. Ale ci tutaj poszerzają, to może ci zaczną. I dobrze będzie. Jak to dziko tutaj poprzejmowany ten teren jest. Dobra, możemy dalej rekrutować. Atak wroga, ale to akurat na wieżę, to nie ma problemu. Ja proponuję, drodzy państwo, przestawić produkcję na łuki, bo
Jednak tutaj mam zbyt mało jednostek dystansowych, więc łucznicy są mi potrzebni. 59 wojowników, jeden strzelec. Ja bym chętnie wybrał się jeszcze raz w te rejony, ponieważ no, niepokoi mnie to, że stąd akurat przychodzą. No ale niech i tak będzie. Teraz tak, dosyć długo musimy czekać na to, żeby tutaj przetargali nam materiały. Las niby tak wygląda, kurczę, na odrastający, a wcale taki nie jest. No i o. A jednakowoż no tutaj trochę drewna by się przydało, no tak żeby w tym magazynie tu było. Ale zrobimy sobie ciut inaczej. Wiecie co, bo mamy bardzo dużo tak naprawdę kamienia. Enemy reinforcements arrived. Our homes are under siege. Okej, patrzę tylko, jakby tutaj drogę poprowadzić, tędy może. Dobra, mamy bardzo dużo kamienia. Ja proponuję zrobić tak. Ogarnąć tu... Minimum ma być zawsze 30 zboża. W ten sposób sobie zadziałamy. I teraz tak, ile jest mięcha, bo mięsa bym... Aha, 10 minimum, dobra. 10 minimum, a tutaj w magazynie jest... O, mało. Mało. No to mnie zaskoczyliście teraz. To patrz, jaka kolejka normalnie, jak za PRL-u, kuźwa, ten... Szynkę rzucili. Co tu się dzieje? No dobrze. To teraz tak, zrobimy, może w taki oto sposób. Zboża byśmy mieli, chwileczkę, ile tam jest zboża? 105, trochę mało, ale to sobie ogarniemy to inaczej. Damy tutaj, bo mamy... Kuźwa, gada i gada do cholery. Dajmy sobie tutaj może tak, ze dwa gospodarstwa... Trzy. Niech będą trzy. Tylko, że tutaj grupciów bym musiał jeszcze zwerbować, bo... Za mało. O, o, o! No, tego się nie spodziewałem. No dobra, to trzech na razie. Domów, więcej domów. Więcej domów, panie. Takich tu trochę na odstrzał daję, ale to... Mówi się trudno. Zrobimy to, co byście chcieli, to, na co wy czekacie już w sumie od dawna, proszę państwa, a mianowicie osiołki. Myślę, że będziecie ukontentowani. Dobra. Dostarcz na statek wymagane towary. Okej. Okay. O kurde, ja się... Chyba nie dzieją tutaj chocki klocki. Dobra. Gruby! Gdzie ty lecisz, kuźwa? No dobrze, my musimy zrobić tak, słuchajcie. Potrzeba tutaj wykonać jednak kamienną drogę. Nie ma to tamto. To już... Niestety inwestycja na bardzo długi czas. Znaczy niestety. Szybciej się będą poruszać i więcej jakby nam tu przytargają, nie? Okej, okay, i teraz tak, tę drogę, jakby tę drogę puścić? Ja proponuję, żeby może, nie wiem, jakoś tak tędy tu, boczkiem trochę. O. Teraz tutaj machnią jakoś tak. Czy ja przejdę tu drogą? Powinienem. Tak. Przechodzę drogą elegancko. Bardzo dobrze. Dobrze. Tu nie ma co panikować. Naprawdę. Po co to taka panika? Przecież nic się nie dzieje. Tam są wieże, które rewelacyjnie się potrafią bronić. O, tak to zrobimy. Tutaj oczywiście...
drogi również kamienne. Wszystko to już będzie bardzo ładnie zrobione. Oczywiście bardzo dużo pracy przy tym potrzeba. Przepraszam. No i ta praca musi zostać wykonana. No. Ale za to będzie można korzystać z wozów. Teraz osiołki jeszcze będą w produkcji. No dobra, bo się pogubiłem, gdzie kamienna droga, a gdzie nie kamienna droga. Zaraz, tutaj na pewno nie ma kamiennej, więc to można jeszcze tu pociągnąć. O. Te gospodarstwa tutaj również będą miały zrobione to w ten oto sposób. Czekajcie, a co to jest takiego? Akademia, okej. Dobra, tu się domy budują, bardzo dobrze. Enemy reinforcements arrived. Teraz tak. Ej, normalnie dupę zawracają. Tutaj by trzeba było też postawić kołodzieja, tak? Gdzie tego kołodzieja bym miał? O, jest i on. Tu byłby kołodziej. Chociaż nie wiem, czy to nie za daleko od magazynu. Może by gdzieś tutaj tego kołodzieja ulokować. Tylko tę drogę bym skasował. O. To jest co? Las odrastający, a ty masz... Magazyn jest pełen. A to widzisz. Takie holski klocki. Kołodziej. Recruitment complete. Może być tu. Natomiast jeszcze osiołki. A osiołki... To już jest hodowla. O, duże to. Duże to. Gdzie cię ulokować? Enemy reinforcements arrived. Our homes are under siege. Tutaj to obawiam się, że będzie za daleko magazynu, ale no nie ma wyjścia, bo ja nie mam miejsca. Nie mam gdzie tego dać, więc dam tu. Mówi się trudno, żyje się dalej, ale drogę już kamienną im machniemy. Proszę uprzejmie. No, to grubaski mają co robić, słuchajcie. Bardzo dużo w tym momencie materiałów na to pójdzie. Bardzo dużo rzeczy musimy zmagazynować. Ja potrzebuję gdzieś znaleźć tutaj berki, tak żeby furażera można było postawić. Zobaczmy, gdzie tego furażera by można było w ogóle ulokować. Jak to tam... A, to w ogóle nie jest nasz teren. To może niekoniecznie, natomiast gdzieś tutaj... No, na 100%. Patrzcie, są tutaj te jagody prawidłowo. Dlatego ja proponuję, żeby może furażera ulokować gdzieś tu. Natomiast dodatkowo jeszcze potrzebowałbym chatkę myśliwego. Patrzcie, jak kamień nam zjechał. Kamień nam zjechał. Ponieważ, drodzy Państwo, budujemy tak przekozacką drogę. Więc myślę, że tutaj trzeba nieco się wstrzymać z bólami. Jeszcze jedynie co, to tutaj rybaka proponuję postawić. Bardzo, bardzo fajnie nawet nam to wyszło. Akurat tu. No, tylko że właśnie. Na razie zbudujemy może im taką drogę. O. No i dobra. Tutaj droga oczywiście musi zostać wybudowana, dlatego że już marudzą, że tak na dobrą sprawę tej drogi nie mają. Więc tak to też zrobimy. Dobra, czekamy, aż to wybudują. Chwila przerwy, no i będziemy działać dalej. No dobra, droga, proszę Państwa. O, tu jakieś kurczę niedopracowanie, ale droga praktycznie zrobiona. Grubaski się spisały. Sprawdźmy w ogóle tę drogę, jak ona nam tu przebiega. Aha, tutaj jeszcze muszą. No tak. No ale dobrze, dobrze idzie. To do wybudowania jeszcze, drodzy Państwo. Już tutaj nam pracują pola, więc bardzo dobrze, będzie zboże. Tu się nic nie zmieniło w tym aspekcie, tu cały czas ględzą. No ale okej. Tu trzeba pilnować, żeby hodowlę od razu, drodzy Państwo, ustawić na łosiołki. Natomiast gdzie ja dałem? Aha, jeszcze kołodziej. No tak.
Jeszcze kołodziej. O, ale tutaj będą... O kurde. No dobra. To... Nie no, potrzebujemy jeszcze grubasków, ale grubaski już biegną, nie ma problemu. Miejmy nadzieję, że tu zaraz wszystko będzie ładnie, pięknie zrobione do końca, tak jak być powinno. Tutaj jeszcze nie zauważyłem, że nie było, no i ten kawałeczek, ale tu wszystko ładnie, pięknie jest zakontraktowane i będziemy sobie zbierać rzeczy. Kolejna rzecz, jaką możemy zrobić, to powiedzmy ustawić sobie limit, powiedzmy wyznaczyć tutaj limit, załóżmy tych, właśnie nie wiem ilu. A tutaj niech będzie 20 mięsa, 20 berek. O. I co oni tam jeszcze potrzebowali? I 20 ryb. O. O, ale dobra. Jak już dzwonek jest, to muszę zerknąć na minimapę, co się dzieje i gdzie się dzieje. I tak warto byłoby tam zajrzeć. Aczkolwiek no chyba nie wydaje się, żeby to coś zdrożnego tutaj było. Czekajcie, bo mam mapę obróconą. O, tak mi łatwiej będzie. No wszystko w porządku, tutaj to się nie ma o co martwić. Ale za to trzeba byłoby może wznowić produkcję tych toporów, bo kurde, przesadziłem z łukami. Jak zrobiliśmy przerwę, ja poszedłem zapalić papieroska, no i się rozhulali. Dobra, to strzelców w takim razie robimy w tej chwili, bo strzelców to jak wiemy mamy deficyt tutaj w tej jednostce. Zobaczmy, sprawdźmy jak to wygląda. No, jeden strzelec, to jest zdecydowanie za mało. Natomiast patrzymy dalej. Patrzymy oczywiście tutaj na budowę w tym momencie hodowli i tu będą tworzone osiołki. No i tutaj kołodziej również się buduje, więc bardzo, bardzo fajnie. Mamy limit... Mamy limit 500 osadników, ponad 200, no czy dokładnie 217 żołnierzy. Natomiast wydaje mi się, że do takiej eskapady, jaką chcę przeprowadzić, to będzie akurat dobrze. Bo tam wojsko w oazie stoi i nadzoruje, pilnuje w razie czego. Gdyby coś się takiego działo niefajnego, to oni mają obowiązek natychmiast zareagować. A tu już prawie kołodziej się ukończył, więc no niech tam jeszcze, o, gruby klepnął. Werbowanie, no tak, ale żeby werbować, to potrzebujemy osiołka, a osiołka jeszcze nie ma. Osadnik, który transportuje duże ilości towarów pomiędzy magazynami, portami, a placami budowy. No i takie coś nam się tutaj oczywiście przyda. Tu oczywiście od razu przesiadka na osiołki. Więc będziemy nadzorować, ile tych osiołków mamy. Czy magazyn to jakby tu... A, tak. Osiołki w magazynie będą stacjonować. Prawidłowo. Monet w tym magazynie mamy 2800. Natomiast... Aha, tu też 2800? Nie, czy jak to tak? A tu 4300. To jest suma, czy... Kurwa, nie. No to nie jest suma. Czy to się tak rozkłada? Dobrze, na razie nas stąd nie atakują, więc nie ma tragedii. Zobaczmy. O właśnie, recruitment complete, to o to właśnie chodzi. Zaraz ci się też zrekrutują, więc będzie można przeprowadzić kolejną rekrutację łuczników. Czyli w takim wypadku 79 wojowników, no i 21 łuczników powinno być. Ciśniemy ich dalej. Oczywiście strzelcy jako jednostka dystansowa to zawsze na propsie. A tymczasem tworzą się nam tutaj topory, więc nie ma problemu. Zobaczmy jak wygląda sytuacja tu z... A, tu jeszcze kuźwa tę drogę nie wybudowali. No i tych tutaj rzeczy, a to jest nam potrzebne. No ale trudno, no jak się nie ma co się lubi. Mógłbym oczywiście to dostarczyć, tak? Mógłbym to dostarczyć. Tylko to nie o to chodzi. No jak się bawić, to się bawić. Myślę, że to jest o wiele fajniejsze. Zresztą z moim widzem Andrzejem, z którym dosyć fajny kontakt tutaj mam, to tak rozmawiałem. Andrzej tam napisał w mailu, że
prawie 4 godziny spędził w takiej rozgrywce, słuchajcie. No spokojnie, bez pośpiechu. Jeszcze żadnych... Kuźwa, dobra! Wiem, że oni są odświeżeni. Dobrze, że się w końcu umyli, no. Ileż można. Jeszcze osiołków żadnych nie mam. Ciekawy jestem, z czego to wynika. No, jeszcze minutkę musimy czekać. Czyżby te osiołki były aż tak ciężkie w produkcji? No, te półtorej minuty poczekamy, no i zobaczymy. Chociaż nie, no jeden osiołek już tutaj idzie. Ale mnie wkurza ktoś. Dobra, ale zobaczmy, jak tam z tymi osiołami. Mógłbym w sumie już rekrutować jednego. Okej, okay, to akurat jest tutaj. Nic się nie dzieje. Wszystko jest w porządku. A nasz kołodziej rekrutuje już pierwszego osiołka. Czyli będziemy mieli pierwszy wóz, słuchajcie. Czyli to, na co czekaliście również. No i dobra, łuczników nam zwerbowało elegancko. Ale zobaczcie, niby kurczę, szybciutko rekrutuje w dwóch tych. A tak na dobrą sprawę, to duże opóźnienie ma akurat ten plac musztry, nie? No dobra, teraz na odwrót zrobimy. Teraz wojowników. Tyk, 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 tyk i... Aj, dupa. Ach, brak tragarzy. Nie, tak to nie. No dobra, ale wydaje mi się, że... Już, nie podniecajcie się. Wydaje mi się, że na razie wystarczy. Dobra, ze względu na fakt, iż tam muszą w oazie jeszcze pobudować rzeczy, ja proponuję wybrać się wojskiem jeszcze raz na te tereny. Ponad 100 żołnierzy, słuchajcie, mamy w tej akurat jednostce i wydaje mi się, że bardzo dobrym pomysłem będzie sprawdzenie, co się tam tak na dobrą sprawę dzieje, że stamtąd również przychodziły ataki, ponieważ no... Trochę to dziwne. Idzie cała grupa, silna, mężna, prężą muskuły. Także bardzo dobrze. Nawet jak trochę ich wytracimy, to nic się tam zdrożnego nie będzie działo. Przynajmniej zwolnimy trochę miejsca. No i sprawdzimy sobie, jak to tak na dobrą sprawę wygląda, ponieważ... Jak pamiętamy, my tutaj rozbijaliśmy to całe tałataństwo. Niemniej jednak okazało się później, że stąd nadciągały jednostki. No i pytanie, czy oni się odbudowali, co mnie martwi. Czy też jest takie miejsce spawnu, które wypadałoby zabezpieczyć, żeby nie mieć, powiedzmy, jakichś tam większych problemów później. Bo widzicie, no tutaj cały czas się respią, pokazuje na minimapie miejsce. Cały czas się tutaj respią, no i gdyby nie te wieże oraz przynęty, które tam pracują, no to mielibyśmy kłopociki. Jak ładnie oni się ustawili, słuchajcie, równiusieńko. No, ja widzę, że jednak granica jest postawiona. No dobra, przejdziemy bokiem, słuchajcie. Aczkolwiek obawiam się, że za chwilę gwizdnie tutaj na nas jakaś przynęta. Ej. Rzucą się na tą. I się rzucili. Dobra, rozpierdzielcie to szybciutko, jak tylko można. Ewentualnie ci, którzy mogą, niech atakują wieżę. Bo mnie zaraz tu uszczuplą mi tutaj zasoby. Więc ci, którzy mogą, niech atakują wieżę, tak jak teraz. Wieża padnie. Elegancko. Pułapkę. Halo, halo. Mieciu, gdzie ty lecisz? Rozwalcie tę pułapkę, bo ona się odnowi. Dobra. Czyli to mamy z głowy. Teraz delikatnie sobie przejdziemy. Gdzieś tu musi być magazyn, słuchajcie. Ale delikatnie sobie przejdźmy. Nie traćmy niepotrzebnie wojska. Napotkano wroga. Co ty nie powiesz? Ale wróg jakoś się za bardzo nie jest zainteresowany faktem atakowania nas.
Więc my gdzieś dostajmy się może w to miejsce tutaj. Aczkolwiek granica sięga tu, tak biegnie. Więc oni prawdopodobnie gdzieś nad wodą jeszcze mają tutaj magazyn jeden, który by trzeba było rozwalić. No i może wtedy będziemy mieli święty anielski spokój, aczkolwiek powiem szczerze, tą obszarówką to dostaliśmy w ciry, jak widzimy tutaj po paskach. To wojsko ledwo co zipie i wypadałoby troszeczkę postać, odczekać, chociaż nie ma tu wieży. Aha, nie ma wieży, dobra, żartowałem. Wieża jest. Dobrze, ja tych żołnierzy tutaj zostawiam. Niech oni sobie to zdrowie swoje odzyskają. Wiemy, co jest, co jest na rzeczy, ale pilnujmy na minimapie, żeby przypadkiem nie wytracić wszystkich żołnierzy. Natomiast jak tu wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda całkiem przyzwoicie, drodzy Państwo. Mamy już jakiś zapas mięsa zrobiony, mimo faktu, że jeszcze myśliweczek nie jest tutaj wybudowany, to oni zwożą to. Ale możemy wrócić, popatrzeć. Dostarcz na statek wymagane towary. Dobrze, na spokojnie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. Ile mamy osiołków? Dwa osiołki, czyli można kolejne dwa wozy robić. Wóz z osłem. Elegancko. Trochę tam zwolniliśmy, słuchajcie, miejsca, bo trochę żołnierzy mi wytłukło. Ale to nic. Przynajmniej będziemy mieli tutaj te wozy. Kamienia mam 47, to wydaje mi się, że mogę tutaj nawet tę drogę zrobić kamienną, tak? O, coś takiego. Dobra. Jak na razie ten sposób. No zobaczmy ten nieszczęsny port. Mamy dostarczyć tak. 20 berek, 30 sztuk mięsa, 20 ryb oraz 10 narzędzi. Wydaje mi się, że narzędziami możemy już się zająć. I to chyba inżynierowie muszą zrobić, tak? Jak to wygląda? Chyba tak. Inżynierowie, no. Dobra. No to grubaski, bo będziecie mieli co robić. Ci nie ma... Aha, ci nie mają? Mają drogę budować. Ale mamy też innych grubasków, bo mamy tutaj grubasków. Tylko, że ci akurat to chcą to skończyć, ale gdzieś tu jeszcze, pamiętam, był taki jeden luzak, że tak powiem, który nic nie robił. No i o. Chociaż nie. Tutaj potrzebujemy tylko jednego grubaska. To zróbmy w ten sposób. Jak to? O. Czterech inżynierów może ogarniać temat. Ci jak skończą drogi, co nie wiem, ile to zajmie czasu, ale jak skończą w końcu te drogi, to będą mogli również donosić wszystko. Tu możemy osiołka kolejnego robić i jeszcze jednego. Super. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Jak moi żołnierze? Czy oni już ozdrowieli? Zdrowieją, widzę, ale... No dobra, coraz lepiej im to wychodzi. Teraz tak. Przejdźmy może tu. Świeża bryza orzeźwia twoich żołnierzy, ale to raczej nie tych, których ja prowadzę. Okej, okay, mamy tutaj plac. O, ale mamy też i wieżę. Ojej. Dobra. Może na spokojnie. Cholera, jak się obstawili skubańcy. No, obstawili się tymi wieżami i to tak konkretnie, słuchajcie. Dobra, wieża zaraz może zareagować, jak oni otoczą od tej strony, to zaraz pewnie... No nie, no gdzie mi tam podchodzi? Ale dobrze, że obszarówka się włączyła. Jeszcze tylko tę sprowokować i byłoby kapitalnie. Ale jak tylko obszarówka się tutaj zakończy, to reagujemy. Co to się tutaj... Spowolnienie, okej. Okay. Tu żołnierze! Wyjdźcie z tego spowolnienia.
O, jakiś kozak, kurczę. Enemy reinforcements arrived. Zaraz ich tu dojedziemy. A, wie, że chcą atakować. Dobra, niech atakują. Nie ma obszarówki, to niech atakują. Im więcej tego tałotajstwa wykasują, tym lepiej. Ale skąd się żołnierze wzięli? Bo przecież rozwaliliśmy im totalnie. Chyba, że gdzieś mają tutaj jeszcze plac. Ale to na spokojnie. Sprowokujmy wieżę do obszarowego. Okej. Okay. Tej drugiej nie sprowokowałem, niestety. Ale może jeżeli tutaj podejdę... Okej. No już. No. Halo. Dziwa, co za niemoty. Population limit reached. Okej, na spokojnie. Dobra, adak. Tu jest wieża healująca. I teraz kolejna. Nie damy im tutaj odnowić obszarówki, bo to jest, jak widać, ciasno, drodzy państwo, więc niech to tak będzie. I zaraz zabierzemy się za magazyn. I proszę uprzejmie. Hop. Oby to już był ostatni magazyn naszego wroga. No, enemy in sight, ja to rozumiem, kuźwa, co to znaczy. Ale idą tutaj żołnierze. Czy my mamy jakąś obronę? Nie, bo zapomnieliśmy rekrutować. Znaczy nie zapomnieliśmy, tylko po prostu nie mieliśmy wystarczająco miejsca. Ale wydaje mi się, że tu powinniśmy sobie poradzić. Albo i nie. Oj, mogą być kłopociki. No właśnie. Dobra, nasi rozdupcyli wszystko, co potrzeba. Oczywiście od razu patroluję ten teren, sprawdzam. Czy jeszcze gdzieś by nie było tutaj wroga naszego? Ale to już chyba koniec atrakcji, jeżeli chodzi o nich. Niemniej jednak, oni jeszcze potrafią gdzieś skądś wyleźć, więc chciałbym właśnie sprawdzić tutaj, co skrywa mgła wojny. Okej, najwyraźniej poradziliśmy sobie. Oczywiście zniszczona została przynęta, więc szybciutko przynęta do odbudowy. Bo to, że ich nie ma, to nie oznacza, że wszystko jest na cacy, nie? Tutaj jakiś depozyt jest. No, tam cały czas wróg otrzymuje posiłki, więc może i tu być takie miejsce spawnu. A wówczas z prawdziwą przyjemnością podesłałbym tu inżynierów, ale wydaje mi się, że chyba nie. No, o, jeszcze tutaj sprawdzę. Może będziemy w stanie w tym momencie sobie na spokojnie żyć. Rozwaliliśmy to, co mieli. Tu raczej już też nie będzie nic. I jeszcze zobaczmy tutaj, bo tu jakieś takie newralgiczne punkty są, ale to raczej wątpię, żeby coś tutaj było. Niemniej jednak żołnierzy tam mamy, no to niech sobie chodzą. My w tym czasie zobaczmy, jak wygląda sprawa z dostawą tutaj potrzebnych rzeczy. Jak na razie mięso widzę, że dostarczają i 12/30 już dostarczyli. No dobra, grubaski nie mają tutaj co robić, jak widzę. No to od razu ich zaprzęgniemy do roboty. Proszę uprzejmie. Aż 10 inżynierów będzie dostarczać. My możemy osiołki ogarnąć. Tutaj na minimapie widać, że wojsko zmierza tu. Tutaj oczywiście atakują, ale to tym się za bardzo przejmować nie musimy. No i tu sprawdźmy, jak wygląda sytuacja. Czekajcie. Sytuacja z naszymi rzeczami, które tutaj mamy. Okej. Mamy limit poustawiane. Oczywiście
będą musieli sobie tutaj radzić. Tutaj grubasków możemy też zatrudnić do tej pracy. 12 już nosi. Osiołek tu nie dojedzie, z tego co widzę. To nic. Nie ma większego problemu z tym. No i trochę im to zajmie, przyznam szczerze, bo... jak widzimy... malutko targają. Teraz pytanie brzmi, gdzie oni... skąd oni pobierają to wszystko, bo... o! Jedzie osiołeczek! Patrzcie, jaki fajny. No w końcu doczekali się takich właśnie tutaj udogodnień. No i przy okazji państwo również, nie? No dobra. Nie wydaje mi się, żebym potrzebował werbować więcej wojska. To, co mamy, to całkowicie nam tutaj wystarczy. Jeszcze niech przejdą się tu i sprawdzimy, jak tutaj wygląda sytuacja, czy tam nie ma przypadkiem jakiegoś spawnu. Tak, żeby mogli mi wyjść, załóżmy. Okej, trochę tutaj tego terenu jeszcze nieodkrytego było. No, ale w tym wypadku chyba śmiało można powiedzieć, że odkryliśmy praktycznie wszystko, co można było odkryć. Jeszcze tutaj została, tak na dobrą sprawę, to cała linia brzegowa tutaj widać, że została odkryta. Zresztą widać to też na minimapie, także nie ma się czym za bardzo przejmować. A ci z uporem maniaka. Ciekawa sprawa. Gdzie tu może być jakieś przejście takie podziemne, w którym oni by mogli, powiedzmy, wychodzić, gdybyśmy chcieli sobie oczywiście to wyobrazić, nie? Niepokoi mnie to, że tutaj stoi liczba sztuk, które zostały dostarczone, tak? Bo jakby tak się nad tym zastanowić, to mamy 60 narzędzi, które można byłoby już tutaj wziąć, a oni nie wiadomo, na co czekają, nie? Sprawdźmy mięcho. Nie mamy mięcha. A jeszcze jedna rzecz. Osiołki? Jeden osiołek jest. To ja proponuję, żeby może przestawić się już z osiołków na mięso, bo to jest bardziej potrzebne. Troszeczkę tych wozów naprodukowaliśmy. Można jeszcze naprodukować. Dwa będą. Czego ci brakuje? A, osiołki. No i dobrze, drodzy państwo, myślę, że w tym odcinku to tyle. Skończymy sobie w kolejnym i zaczniemy następną misję, bo jak widzimy, to troszeczkę trzeba tutaj poczekać na dostawę tych wszystkich potrzebnych rzeczy. Także dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.